Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Oglądamy Partię Mistrzów Świata. Gdzieś dwóch. Capablanca. Botwinnik. Capablanca to był trzeci mistrz świata. Botwinnik. Szósty. Trzeci z szóstym. Szóstka dwa razy większa od trzech. Partia grana była w 1936 roku w czasie turnieju w Moskwie. To był trzeci taki wielki moskiewski turniej, pierwszy w 1925 roku. 10 lat czekali ludzie radzieccy na kolejny turniej, który był w 1935 roku, a potem już po roku następnym. Turniej miał rzeczywiście wybitny skład uczestników. I co by nie mówić, grała czołówka rosyjskich szachistów, nie bardzo znanych, bo tam oni nie bardzo mogli jeździć na zachód z przyczyn politycznych, z przyczyn braku zaufania do tych ludzi, ich nieodpowiedzialnych postaw, którzy pomogli przecież porzucić ukochaną ojczyznę. Ale grali silnie i szachy już wtedy w Rosji Radzieckiej były silniejsze niż w zachodniej Europie, już nie mówiąc o innych kontynentach. To takie niedocenianie, bo jak się tak policzy, ilu szachistów było tam, a na zachodzie wcale nie tak dużo. Wcale nie tak dużo już. Druga połówka turniejów to była taka, no, jaka była. No trudno. Jedziemy. Skoczek F3, botwinnik białe, Capablanca czarne. Botwinnik rozegrał znakomitą partię. C4, F6. G3, widzimy. Botwinnik gra najdokładniejszą kolejność posunięć. W pierwszym ruchu skoczek F3, żeby czarne nie zagrały E5, w drugim ruchu C4 i w trzecim ruchu G3. Ktoś by powiedział, że tego samego uczę w swoich filmach. Tak, tak, tak. Myślę, że botwinnik jest jednym z bardziej takich wiernych widzów mojej twórczości. B6. Przejście do obrony hetmańsko-indyjskiej. Goniec G2. Goniec B7. Z tym, że obrona hetmańsko-indyjska będzie jak będzie pion na D4. Roszada krótka C5. A teraz jest taka odmiana partii angielskiej. Być może powstanie angielski jeż, jak to mówią, B3. Skoczek C6. Goniec B2. Goniec E7. Koniś C3. Można teraz było grać D5. Biały miałby przewagę, miałby pozycję jak z ataku Szlechtera Rubinsteina w gorszej redakcji dla czarnych w obronie Tarasza Gambitu hetmańskiego. Capablanca zroszował. Po D4 powstała struktura jeża, jak to się mówi. Powstała struktura jeża, więc nie wymyślono jej tam. Teraz, choć Sergiusz, syn Jerzego Szypow, napisał 2 tomy doskonałego podręcznika. Skoczek D4, skoczek D4, goniec G2, król G2, CD4, hetman C7, wymiana białopolowych gońców oczywiście jest korzystna dla czarnych. Hetman C7 i E4. Michał Botwinnik buduje strukturę Marocego. Będzie naciskał na pionka D, który będzie odstały albo słaby. Zobaczymy, jak on to ustawia. Wieża AD8, Capablanca. Chyba nie najlepiej ta wieża stawia. Ona chyba powinna stać na C8, powinien dążyć do B5. Wieża ED1, botwinnik poprawnie. Hetman B7, botwinnik F3. Tak jak zalecam, skoczek E8. I teraz, ponieważ jest nacisk wzdłuż linii D, wieża D2. F5, bardzo prawidłowe poderwanie. Czarne dążą do F5, do D5. I do B5, może tu strzałki narysuję. Chcą zagrać tu, chcą uderzyć tu w te piony, chcą je rozerwać. Capablanca, jak widzimy, gra doskonale.
rozbija piony, jednakże Botwinny gra genialnie. Wieża FD1 nie przejmuje się. Goniec G5. Nie reaguje na tę bezczelność ruchem F4, tylko przedstawia wieżę na białe pole. Kiedy przeciwnik ma czarnopolowego gońca, wieże powinny stać na białych, a te wieże stoją na czarnych. Goniec F6 już ma 3/4 pionka przewagi. E5. Zamyka swojego gońca, ale łapie placóweczkę na D6. Goniec E7. Hetman F2. I jak bronić tego piona? Przede wszystkim trzeba policzyć, ile ciężkich figur mogą czarne ustawić na linii D z tyłu tego piona. Jak dobrze policzymy, mogą postawić tylko jednego. Mało tego, jak czarnym uda się pójść pionem do przodu, to białe go zbiją w przelocie lub bez i powstanie słaby pion E6. No, ale na razie jeszcze się musi. G5 bardzo ryzykowne. Wieża F7. Ta wieża idzie tu bronić punktu D7 z tej strony. Hetman D2, goniec B4, próba uproszczenia, goniec F8. Wieża broni, hetman broni, ale figury czarnych stoją nieszczególnie. Białe mają olbrzymią przewagę. Można powiedzieć, że Michał, syn Mojżesza, ograł Jose Raula strategicznie. Figury czarnych stoją źle, ale jak mawiał Xavier Tartakower, nigdy nie uratowano partii przez jej poddanie. Żelazną logiką Botwinnik doprowadza partię do zwycięskiego końca. Skoczek F2, skoczek C7, skoczek F4. Przeciążony jest tu punkt. Grozi, że koniś skoczy tu. Żeby było śmieszniej, grozi też, że koniś skoczy tu i dwa piony pójdą i ten pójdzie do przodu i goniec zacznie strzelać, bo na razie strzela z zawinkla na króla. A figury czarnych się gubią. G6. Osłabienie czarnych pól. H4. Pozycja białych jest bliska wygranej. Co grać czarnymi? No czarne mogłyby teraz dać hetman C8, pała 4, goniec H6, ale po wieża D6 ich pozycja byłaby, delikatnie mówiąc, smutna. Capablanca zrobił posunięcie, które już przegrywa. B5. Nie ma powodu otwierać tu pozycji, kiedy wieża F7 stoi źle, wieża D8, kiedy ciężkie figury białych wchodzą jak w masło. CB5. Hetman B5 i wieża C1. O tak, tu się przerzucamy. Hetman B7. Proszę bardzo, kombinujemy jak Michał, syn Mojżesza, Botwinnik. Dziesięć sekund Kasparowskie minęło, a jak wiemy, Kasparow był najukochańszym, najlepszym uczniem Botwinnika. Botwinnik nie cenił Karpowa, tudzież trzeba powiedzieć, że Kasparow bardzo wysoko cenił Botwinnika. Wygrywało natychmiastowe hetman A5. Wisi koniś, po ruchu D5, bicie w przelocie, goniec D6. Jeżeli wieża D6, to kończył hetman E5 i wisi wieża tu. Tu wisi wieża. I tu jest problem z punktem H8, na który hetman się wybiera. Sporo takich nieprzyjemności, a jeszcze tu wisi pod koniusiem. W związku z tym goniec D6, goniec E5 i podziękowanie, przeciążenie wzdłuż linii D. Nie można bić gońca, to łatwo się pokazuje, bo jak się bije gońca, to tu i cokolwiek ten robi, czy się zasłania, czy to pada goniec. Pada goniec, pada tu, a jeszcze są,
groźby bicia na C7 i skoczek E6. Także tu wygrywało hetman A5. Otwinnik zaofiarował jakostkę, co też jest bardzo pryncypialne. Wpadł koni się zabrał piona. Wieża D8. F4, G4 już się nie dał sprowokować. Jak policzymy, białe mają pionka więcej. To jest taki zdrowy pionek z boczku. Hetman E7. Król H3. Król broni piona, ucieka, bo tam hetman skoczył na G3, byłoby radośnie dla czarnych. Hetman D3, konsolidacja. Tiu, tiu, tiu. Hetman broni, król. G7 i idą piony. B4, A5, B5, A4. Pozycja białych jest kompletnie wygrana. G5, goniec C5. I teraz wygrywało profilaktyczne posunięcie król G4. Po król G4 czarne są w zugzwangu, piszemy zugzwang, czytamy cugzwang, takie rosyjskie, niemieckie i polskie słowo oznaczające sytuację bez wyjścia, w której musimy zrobić jakiś ruch, a nie chcemy zrobić żadnego, bo wszystkie ruchy nam się nie podobają. Tymczasem wieża D6 piękna, pozycyjna ofiara jakości. Kapa Blanka wziął, no co miał biedak robić? On to jeszcze nie wypuszcza, król F8. I teraz znowu, proszę bardzo, kombinujemy jak bo twinnik. Partia przykuła mnóstwo kibiców, to było w Wielkim Teatrze grane, przy radioodbiornikach. Rada Najwyższa, podobno nawet sam towarzysz Stalin kibicował Botwinnikowi w tej partii. Iberia przynosi mu meldunki co kilka minut. I Botwinnik jest blisko wygrany. Gdyby zagrał hetman C3, znowu grozi tu szach. Nie ma ruchu E5 z powodu hetman C6. Nie bardzo można bić hetmany, bo te dwa pionki dochodzą. A po próbie przerwania się przez E4, F3, i goniec D4 kończy. Goniec łapie tam piona. Wieża jest przeciążona. Nie może wieża bronić hetmana i pchać piona. Po pchnięciu piona nastąpiłoby bicie tu i po biciu piony dochodzą bez pomocy króla. Po prostu piony dochodzą. Dwa złączone piony dochodzą. Także po hetman C3 trzeba było grać król E8. Hetman C6 to samo. Wieża D7, no czarne nie chcą bić. Goniec E5, a teraz łaski nie robią. Pada pion F4. Znowu jest czarny w cugzwangu. Nie ma praktycznie dobrych posunięć. Niestety, bo Botwinnik zagrał goniec F6. I po król E8 nie znalazł posunięcie król G2, co prowadziło do remi. No teraz już trzeba brać remi ze względu na obnażoną pozycję białego króla i zatrzymane białe piony. Goniec E7 przelało czarę goliczy. Capablanca natychmiast uaktywnił wieżę. Poprawił pozycję króla, broniąc piona, likwidując groźby, grożąc wygrać piona. Zaproponował wymianę hetmanów. Oczywiście białe nie mogą bić.
bo na ta Otake wieża przyjdzie i go zabierze, a król tego weźmie. Więc nie mogli bić. Hetman G7. Hetman F3 i wydaje się, że biały król musi dostać mata. Nawet się nie wydaje, można mieć coś graniczące z pewnością, bo tu szach. Król H1. Leci ważny pion ze szachem. Trzeba tylko wieżę uruchomić. Król G1. Hetman E1. Król H2 i król C6. Nie ma szacha. Jeżeli hetman B2, wieża D5, znowu nie ma dobrego szacha. A jak hetman C2, to król na białe. I znowu nie ma dobrego szacha i się szachy kończą. Król idzie na A6, a wieża wchodzi na D2 i mat. Bolesna partia, bo Twinnik ciężko ją przeżył. I ci kibice, o których wspominałem, też. Ale przyjrzyjmy się, najdokładniejsza kolejność posunięć w drugim ruchu C4, w trzecim G3. Hetmańsko-indyjska, przejście do angielskiej. I proszę, słabość na D7, struktura Morocego, ustawienie wież, zablokowanie. Czarne dochodzą do F5, ale jest spóźnione. Wieża na białe. Ja tylko podsumowuję to, co mówiłem. Deplasujemy gońca, fiksujemy pole D6. Zafiksowaliśmy pole D6, czyli utrwaliliśmy słabość. Nacisk. Skoczek na F4. I teraz pozycja byłaby wygrana, gdyby hetman na 5 zagrać, albo na parę innych sposobów, w ferworze walki i w niedoczasie. Bo Twinnik gubi się. Capablanca znajduje fantastyczne. Wieża F5, które broni króla, uaktywnia wieżę. I teraz to już są dożynki. Doskonała partia Botwinnika. Twarda obrona Capablanki. No. Zwycięstwo Capablanki zasłużone. W zasadzie całą grę zrobił Botwinnik i nie dobił. Jak się nie dobija, to kara jest. Takie partie są bolesne, bo zamiast pokonać, wielką wiktorię osiągnąć, to jeszcze tracimy do przeciwnika punkt w tabeli. Dziękuję wszystkim za uwagę.